Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, tym razem z The Sims 3, pamiętniki z wakacji. Moi drodzy, ja się bardzo, bardzo długo zbierałem do The Sims 3, uwierzcie mi, że chciałem tą serię zrobić już rok temu, ale okazało się, że niestety mój Origin ma gigantyczny problem z dodatkami, które mam na płycie, które są oryginalne i które po prostu nie chcą działać, które nie chcą się włączyć w grze. Launcher ich z The Sims 3 nie widzi, więc sobie tą serię rok temu odpuściłem i zrobiłem wyspiarskie życie z The Sims 4. Natomiast w tym roku postanowiłem, że zrobię tą serię i że się uda i moi drodzy, udało się. A to wszystko dzięki i za sprawą Magdaleny, Marii, Moniki, Madzi 3M, dla której ogromne buziaki, bo udostępnia mi swojego Origina i gram na Originie Madzi. Jak widzicie, Madzia ma, w sensie wy tego nie widzicie, ale Madzia ma wszystkie dodatki, które wyszły do The Sims 3, wszystkie akcesoria, dlatego jest tego dość sporo. No i jestem, proszę bardzo, jestem. Tu już stoi nasza postać, Nate Voss się nazywa. Mieszkamy, słuchajcie, w Isla Paradiso, bo stwierdziłem, że w sumie są wakacje, dlaczego by nie. Wiem, że może się dość tutaj wszystko potem zacinać i bugować, bo Isla Paradiso ma dość kiepską opinię i jest jednym chyba z najbardziej zbugowanych dodatków, ale słuchajcie, ja tu nigdy chyba nie grałem, tak mi się właśnie wydaje. I postanowiłem, że to będzie dobra okazja, żeby teraz z wami razem zagrać. Nate już jest, słuchajcie, zrobiony. Przeszedłem przez proces kasa sam, dlatego że no trochę się załamałem, jak zobaczyłem te wszystkie fryzury dla mężczyzn. Już teraz naprawdę, uwierzcie mi, doceniam bardzo mocno The Sims 4. Jak chyba jeszcze nigdy nie doceniałem The Sims 4. Ale jako że wybrałem tylko domek, to stwierdziłem, że razem sobie go udekorujemy, żeby zobaczyć, jak to wszystko się kiedyś odbywało. Ja, słuchajcie, darzę The Sims 3 ogromnym sentymentem i naprawdę kiedyś bardzo lubiłem grać. O mój Boże, co to za w ogóle kanapa? Także seria będzie się pojawiała raz w tygodniu. Jak będzie długo trwała, to się okaże i to będzie zależało wszystko od tego, jak bardzo i jak szybko zacznie mi się zacinać i zacznie mi się bardzo lagować. Wtedy już sobie odpuszczę i będę miał dość. Natomiast na razie, słuchajcie, działa płynnie. Tutaj tylko, wiecie co, polazłem sobie wokół domu nim, tak naprawdę przed rozgrywką tutaj naszą, przed naszym nagraniem pierwszym. I nie ma tragedii na razie. No zobaczymy, jak to długo potrwa. Dobra, tutaj widzę, że jakieś... O Jezus, to już... Ta kanapa, dobra. Słuchajcie, szybko sobie to udekorujemy razem. I będziemy sobie grać. Zobaczymy, słuchajcie, jak to było. W The Sims 3 mamy jakiś salon, mamy kanapy. O, ile mamy? 2500. No dobrze. Sofa, patata. Czy jesteś... On za duża, ty ten... Zaraz wam oczywiście pokażę wszystkie cechy Nate'a, jakie ma. Bo tak sobie go zrobiłem, powiem szczerze, tak... Z taką nostalgią i z takim utęsknieniem. Bo tu jest naprawdę dużo cech. No i co ja mam wybrać? Tu nie ma żadnej ładnej kanapy. I te, słuchajcie, te ciuchy w kasie, które były i to wszystko w kasie, naprawdę The Sims 4 pod tym względem wygrywa. Może to jakieś takie... No dobra, niech będzie. Jakieś taka... Tak zrobimy, może tak... O, przy rożku tutaj. Może być, no niech będzie. Jakiś telewizor dajmy. Nie musi być super drogi, bo trzeba najpierw sobie na to wszystko zapracować. Lampa. A możemy po prostu lampę wiszącą? Tu jest jakieś coś wiszącego, ale to tak bardzo średnio. Czy to w ogóle był podział na kategorie wiszące, nie wiszące, czy nie? Ja nie wiem. Uwierzcie mi, że to jest moje pierwsze odpalenie gry, w sensie z wami, takie, że dekorujemy razem. Ja wcześniej się nie zagłębiałem w te opcje. No mówię, tylko sobie go stworzyłem. I to wszystko, czekajcie, czy tu są jakieś... Tu są lampy wiszące, dobra. Weźmy jakąś... A czemu są też stojące? O, możemy tak sobie zrobić, wow. No ale gdzie one wiszą niby? Przepraszam, excuse me. Czy tu nic nie wisi? No bez sensu, żeby da... Nie. A to, o Jezu, jakiś bambus stojący. O mój Boże. To też jest opier... Czy ja mogę mieć lampę wiszącą? Mogę. Dziękuję. Ja muszę, moi drodzy, że to będzie bardzo ciekawy odcinek. Dajmy jakieś takie dwie, niech ma. Czyli tutaj coś wisi, tu nic nie wisi, więc też tutaj dajmy jedną i tutaj też dajmy jedną, o. Dobra. Ile ja mam? 300 simoleonów?
Słucham? To za bardzo się nie rozpędzę, widzę. Jak to? Ja chciałem tutaj... 1100. A ile to łóżko w ogóle daje energii? Czekajcie. Sprzedajmy sobie je. Ojej, tu jest na czerwono, Chryste. Oczywiście gram... Dobra, nie, to bez sensu. To ja sobie to cofnę. Oczywiście, słuchajcie, gramy bez kodów, żeby nie było. Absolutnie. No dobra, to wiecie co, może też to przy okazji zapiszę, bo nie wiem, jak bardzo się będzie wykrzaczało to, czy się wykrzaczy, czy się nie wykrzaczy, potem nie mam pojęcia. Moi drodzy, Nate tak generalnie przyjechał na Isla Paradiso i chciałby być bardzo ratownikiem morskim, wodnym. Tutaj też wiemy, że można nurkować, są krakeny podwodne. Ja bym chciał tego wszystkiego doświadczyć, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobra, ale ty nikogo nie znasz. Wiesz co, może... Czy ty masz telefon jakiś? Tu gdzieś był telefon. Jezus, ja tu nic nie pamiętam, czekajcie. Tak, więc jego ulubioną muzyką jest pop, ulubione danie to hamburger, a ulubiony kolor to czarny. Nikogo jeszcze nie zna, nie ma żadnej kariery, nie ma żadnych umiejętności. W wyposażeniu ma aparat i dyplom szkoły średniej, który możemy sobie w sumie powiesić. A czemu nie mogę go tak powiesić? A może, czekajcie, może na tej ścianie coś tutaj jest. No jest piękny obraz, zobaczcie. Pięknie jest, dobrze, niech będzie ten obraz. Okej, okay, te podłogi w ogóle, te... Ja bym chciał tu wszystko ten rekin nad tą toaletą po prostu jest... Mistrzostwo. Dobrze, tu mamy co? Okazję, szczęście. Mam 300 punktów, dlatego że robiłem quiz przed tym, zanim się domek wczytał. Wiecie, jest taki ekran, tam się robi quiz, tam się klika w jakieś rzeczy, więc wszystko ładnie zrobiłem. Aha, i tu mamy potrzeby. No dobra, to ja tu widziałem, czekajcie, w wyposażeniu. Telefon, praca i oferty, wyślij CV. Nie masz żadnego kierunku lub masz za mało czytelników na blogu. A, przepraszam, a tu ja nie mogę tak sobie... O nie, to co my musimy... W gazecie? Pracę i profesję. I teraz nie wiem, czy profesją będzie tutaj ratownik? Poczekajcie, zobaczmy sobie, chodź. O dziwo, mam dużo FPS-ów nawet przy nagraniu. Wow, nie spodziewałem się tego, ojej. Tutaj też się robiło automatyczne przełączanie świateł? Chyba tak. Wszędzie się robiło, wszystkie światła, cyk. Co zna... O, jakieś auto przyjechało! Łowca duchów, strażak, stylista, ratownik. Tak, to było właśnie w profesji, to jeszcze patrzcie, pamiętam. No dobra, weźmiemy sobie ratownika. Poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Podejmij karierę. Maskotka idzie, będziemy mogli sobie... Nate należy teraz do klasy bohaterów. Nie, tutaj nie działają żadne nadludzkie moce, tylko sama praca polegająca na ratowaniu życia uczyni z ciebie bohatera. Wybierz się na plażę i wypatruj simów w potrzebie. Dbaj o bezpieczeństwo na plażach. Nate zarabia teraz 270 tygodniowo? O, jak to tygodniowo to... O, nie. Tak, tak, rozpocznijmy karierę ratownika. Wydaje mi się, że my tą... Te rzeczy od tej maskotki będziemy mogli sobie sprzedać. W ogóle tutaj, słuchajcie, jest jakaś... Co to jest? Moment. Para lodówek. Ale ja mam tą lodówkę, to nie potrzebuję tego. O, to mamy więcej pieniążków już. Wyjdź mi z tym, o. Czy lama mi coś da? No dajże mi ten cały tobuł tu. Aha, wyposażenie mojej rodziny. A gdzie jest moje wyposażenie rodziny? Chryste. Tu nie? Tu? Słuchajcie, ja nie wiem, gdzie wyposażenie rodziny. Tu mamy stora. Gdzie tu było wyposażenie rodziny? Tu. Mogę to sprzedać? Ale dlaczego nie dostałem pieniążków za to? No cóż, trudno. Okej, czy my potrzebujemy coś, jakiś... Pomaga innym wysportowanie charyzma. A ty nie masz żadnej... A możesz się na przykład biegać? Czekajcie, biegaj nago, no to nie bardzo. Mhm. A jest jakaś siłownia w mieście? Albo i coś takiego? Podgląd mapy. O Jezu, ja się tu nie odnajdę. Ile tu jest w ogóle rzeczy? Może tu jest jakaś siłownia gdzieś? Tu jest jakaś straż pożarna? Czy można było tegoś... O, wszystko, tu można było sortować. Nocne życie nieruchomości, pracodawca, okazja, zlecenie, miejsca publiczne? Może miejsca publiczne? Tu jest siłownia. Odwiedź. Dobra, nie wiem, czy tu czasem nie będziemy musieli jechać taksówką wodną. Bo my mieszkamy, słuchajcie, na takiej skrajnej wyspie, jak widzieliście.
Więc będziemy musieli chyba przypłynąć. A czy ten pan maskotka przyjechał do mnie autem? Chyba tak. No dobra. Wow, jak ty biegasz. Czekaj, czekaj, czekaj. Nate. Weź. Ja chcę cię śledzić, bo chcę zobaczyć, co tu masz? Urządzić przyjęcie. Sztuka uliczna to nie bardzo może. On gdzieś jest, on gdzieś... Płyniemy! Wow. Rozmawiać... Nie, już pojechałeś i będziesz z nim gadał. W przyszłości też nie będziesz. Weź. Malowanie. Co ty chcesz? Jak ty masz dziwne potrzeby. Dobra, gdzieś teraz jesteśmy tutaj. Okej, okay, jedziemy taksą. Dobra. Ale mam, kurczę, słuchajcie, wspomnienia. Ja ostatni raz w The Sims 3 grałem w 2014 roku? Zanim The Sims 4 wyszło, tak naprawdę. Dobra, gdzieś jesteśmy, tylko jeszcze to się chyba nie załadowało, albo nie wiem, o co chodzi. Halo? O mój Boże. O, dobra. To skoro potrzebujesz być wysportowany, to może... są tu jakieś... O, tu są jakieś hantle. Chodź, pójdź na ławeczkę. Podnoś ciężary, proszę bardzo. Zaczniemy z grubej rury. Tu się pamiętam, że się robiło takie o. Aż poprawisz umiejętności sportowe. O, właśnie tak. Uuu, jakie tu są... Jaka chica, Lopita! No, co to jest? Dokonywać interakcji są na... Nie, tam. No, co już krzyczysz na mnie? Przecież sobie grzecznie na ławeczce siadłem, pani Lopito, ale jesteś taka... Czekaj, 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 Nate, stój! Nie! Wstecz! Zostaw to na razie. Poznaj ją. Poproś o pozowanie, przeszkadzaj. Przyjazne powitanie. Widzę, że ona jest dość taka, wiecie, taka cikowata. Przecież nie wiem, zobaczymy zaraz twarz. To pewnie się przeżegnam. Lopita, no to strój ma ładny w sumie. A ty, jeżeli byś chciała, nie mógł. Cóż, cię ławka zmęczyła? Cześć, no to jest w porządku, okej. Okay. Przyjazne. Piątka. Przyjazne. Pogawędka. Na razie się kasą nie ma, przestań tam, nie będziemy gadać o Kasie z nią. Dopiero ją poznałeś. Może ona akurat jest jakąś, wiesz, milionerką, może uwiedziesz. Chwal się, że jesteś ratownikiem. Możesz się w sumie pochwalić, że jesteś ratownikiem. Opowiedz, że właśnie przyjechałeś tutaj do Isla Paradiso, żeby pracować jako przyszły ratownik i żeby znaleźć swoją miłość życia. Poznaj, co tu się dzieje? O Jezu, portal do przyszłości. Świetnie, cieszę się bardzo. Wracamy. Myślałem, że zamówię kredyt domek, jak widzicie, nawet nie mam funduszu, żeby to zrobić. Żeby zmienić nawet tapety, nie mam funduszu. Że Nate jest nudny? Słucham? Zabawne. Rób głupie miny. Zabawne. Opowiedz mi tę historię. Znacie się już troszkę? Ile się znacie? Tak, troszeczkę. I tu kogoś też... A, to był ten, pan Lama. Dobrze. A, w momencie jeszcze nic nie masz, okej. Okay. O, Nate jest wesoły. Jak ty szybko, moja droga Lopito, zmieniasz zdanie. Lopita Alto. Przyjazne. Poznaj. Skoro ona lubi być na siłowni, to niech się poentuzjazmuje ćwiczeniami razem z tobą. O. Czy ktoś na ławkę zajął? No, ktoś na ławeczki zajął! Teodor i... Javiera. No cóż. Słuchajcie, wszystko jest pozajmowane. Co to za w ogóle za siłownia? Czekajcie, a coś wyżej będzie? O, tu są jeszcze bieżnie i ławeczka jest, dobra. To jak z nią skończysz gadać, to chodź. Podnoś ciężary. Ale powiem wam, że to jest takie dziwne wrócić do The Sims 3. W sensie miłe, no i w ogóle teraz też mam The Sims 2 na kanale, The Sims 3 i The Sims 4. Jeszcze brakuje jedynki, ale na jedynkę to już się nie będę chyba porywał. To by też musiało być jako retrogranie w sumie, chociaż The Sims 3 też już takie trochę retro. Ale wiem, że dużo osób, nawet z was, gra w The Sims 3 i woli The Sims 3. Na przykład za otwarty świat.
Dobra, jedziemy. A i też słuchajcie, żadnych modów nie wrzucałem, typu jakieś tam, nie wiem, powiększenie RAMu, czy jakieś, żeby coś chodziło płynniej, nic, słuchajcie, nie wrzucałem, po prostu gram na Originie i nic więcej nie robiłem z tym. No, ćwicz. A jakoś ta zabawa. Ta sprawność mu szybko idzie w sumie. Dasz radę, ćwicz nogi. Tak jak ja na przysiadach na live'ach robiłem. Myślałem, że umrę. Wtedy. I też tak, wiecie co, myślę, że raczej nie będę przyspieszał tutaj czasu, bo chyba wtedy już wszystko w ogóle. Czy to jest twoja siostra? To jest Ashley Alto, a tu? Alfonso Alto. On jest gwiazdą! O! Dobra, mamy opanowane podstawy umiejętności. Już. Pierwszy punkt. Dobra, a możesz z nim... Zostaw go. Pogadaj z nim. Przywitaj się z osobistością. A, bo to jest osobistość! Nie krzycz na niego, ty! To jest osobistość. Może i na nas trochę skapnie fejmu jakiegoś. Właśnie te osobistości mi się bardzo podobały w The Sims 3. I pamiętam właśnie, jak u Madzi oglądałem serię rok temu. Wróć, gdy będziesz mieć coś ciekawego do powiedzenia. Aha. Ej, no, przyjazne. Powiedz, no może jak fajną jesteś osobą. Nie mogę coś więcej. I właśnie pamiętam, jak Madzia miała w serii u siebie. Osobistość. I to fajnie wyglądało. Pokaż śmieszny film, pokaż... No śmieszny film pokażemy. Może mu się akurat spodoba. I nas polubi. Śmiejesz się! Dobra. Jakiś tam plusik mamy. Zabawne. Pokaż film z kotkami z internetu teraz. Może się polubicie, co? Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby też być osobistością. W sensie, wiecie, czy musimy się jakoś zaprzyjaźnić, czy coś takiego? Dobra, mamy plusy. Zabawne. Pokaż znowu śmieszny film, nie wiem. Zaimponować. Mówię o umiejętnościach, o zawodzie, rozmawiam o bogactwie, to może nie. Może o sporcie pogadajmy, bo skoro Alfonso jest tutaj, to może też lubi sport. No, bez przyczyny, bo tu nie przylazł, prawda? O. Uważa, że jest w porządku, no dobra. Jaki w ogóle ty masz głos, panie Alto? O, co się wydarzyło? Prawie jogging. O, tu się możesz zaprzyjaźnić z nią, dobra. Nie wiem, o co chodzi, ale coś się wydarzyło, jakaś dziwna muzyka była. Przyjazne, powiedzmy nie. Rozmawiaj o zawodzie. Nurek? Może o nurku pogadajmy, zobaczymy. Tu jakiś w ogóle pasek rośnie, nie wiem, o co chodzi. Przyjazne, nie. Umiejętności. O sporcie jeszcze. Nie, nurek mu się nie podoba, spoko. A sieci społeczne? W sumie jako gwiazda to powinieneś ogarniać sieci społeczne chyba, czy nie? Spróbujmy. O nie, nie to kliknąłem, chciałem się z nim zaprzyjaźnić. Aha, coś tutaj... Coś tutaj, słuchajcie, wbijamy. Zabawne. Pokaż mu jeszcze kotki. Kotki wszystkich urzekają. Aha, to mu się nie podoba. Na ile się lubicie już? No trochę się lubicie. Fajne, nie? Takie słodkie kociszcza. Nowe umiejętności, sport. Jeszcze raz. Bo wiesz, że sport mu bardzo dobrze wchodzi. Ocie, co? Nate właśnie zaimponował osobie o imieniu Alfonso, dlatego nie zapomnij dnia, gdy nareszcie udało mu się zdobyć jakieś zainteresowanie osobistości. Gratulacje, Nate zrobił wrażenie osobistości, teraz mogą się lepiej poznać. O, czat! Sprawić wrażenie w mieście nie jest najłatwiejszym zadaniem, ale Nate Voss dał radę zrobić pierwsze kroki ku sławie. Wkrótce wszyscy będą go znali. Dzięki swojej determinacji nie jest już nikim, teraz jest znany jako... Naprawdę? Czy ja mam jakieś gwiazdki? O kurczę, mam gwiazdki! Zabawne.
Opowiedz mi już tą historię. W sumie możemy się zaprzyjaźnić, bo w sumie on tu nikogo też na tej wyspie nie zna. Przyjazne. Piątka. Przyjazne. Luz. A słuchaj, a co trzeba zrobić, żeby... To gdzieś jest pokazane w ogóle, co ja mam zrobić? Związki, kariera. Styl kariery, umiejętności. A to tu nie będzie gdzieś? Tu jest. O, czekajcie. Poziom osobistości. Liczba znanych osobistości. Okej, widzę, że się lubicie. Spoko. O duchach opowiedz mu historię jakąś. Zdać mu jakiś sekret tam. Ta gdzieś tam pił... O! Alto. To ona. Ćwicz. Co to? A! O, to możemy się w sumie spróbować zaprzyjaźnić. O, bez potu spróbujmy. Ale temu też coś rośnie. Widzę, że historia o duchach jest bardzo porywająca. A czemu jego siostra... Bo to chyba jest siostra jego, czy nie? Słuchajcie, Nate przyjechał na wyspę, od razu podbija... O! Ta jeszcze ma tutaj gwiazdek dużo, o ja! Przywitamy się z nią, czekajcie. A miałem ćwiczyć. Idę w jakieś fejmy, słuchajcie. Idę w fejmy. Jak nic. Co wy się boicie historii o duchach o 17 po południu? No weźcie. Czy ty już ich poznałeś dzięki temu, że oni cię słuchają? Tak. Zaprzyjaźniłem się z... O ja. Zaimponować. Okej. Co za paparazzuch tu? O nie. Padisz. Pasażer wziął hak. Ojej. Czy będę mógł z tobą pogadać, czy nie? Ty nam w ogóle poszedł śmierdzieć. Zabawne. Pokaż z kotkami. Pokaż śmieszny filmik. Zobaczymy, może coś się uda. W sumie wiem, on jest głodny i chce do łazienki, jest wykończony już, ale no trudno, jeszcze chwilę pogadamy. Dobra, gdzieś tam się niby coś poznajemy. Jest to na górze łazienka, nie trzeba na dół chyba zejść. Dobra, pokaż jej drugi filmik. To już się w ogóle lubimy. No czat. Rozmawiam o umiejętności, o sporcie, no bo w sumie też jest na siłowni pani Asilara Alvarez. Ale ja muszę... O, super. Zabawne, to nie działa na to. Powiedzmy o nim. I o umiejętności znowu, o sporcie. Nie bardzo. O. On uważa, że jestem nudny. I też te z łazienki. Patrz, mamy wspólną potrzebę. Dobra, idź do łazienki szybko. Idź do łazienki. On też musi iść. Razem, chodźcie razem. Nic tak nie umacnia jak wspólny sik. Dobra, niech on pójdzie i będziemy z nią dalej tutaj próbować rozmawiać. A jest to jakiś bar? Albo coś, żeby coś zjeść? W sumie to siłownia. Halo, Nate. O, czuję pierwsza, słuchajcie, ścinka. No, idziesz korzystać? Bardzo ładnie. Tu już w ogóle śpiący jesteś, o nie! Halo!
Ja wiem, że się musisz namyślić to do tej toalety, ale halo. No nie mówcie, że się wykrzepię. O, ja sobie to zapiszę szybko, w razie czego. Bo się boję, że, wiecie, żebym tego nie stracił. Mam już jedną gwiazdkę, a nawet na to nie liczyłem, bo bardziej mi chodziło o karierę ratownika. No ale dobrze, skoro tak... No, o. Proszę ładnie sobie skorzystać. Gdzie ona polazła? A czy my możemy w razie czego do niej zadzwonić? Czekajcie. Mhm, nie znam jej dobrze wystarczająco. To weź ten... Co to tak? Halo! Mhm. Coś czuję, że ta seria będzie miała jeden odcinek. W takim tempem na pewno. Poczekaj, poczekaj. Pani poczekaj jeszcze, bo się zaprzyjaźnimy bardziej. Pani poczeka. Spróbuj zaimponować. O sporcie jeszcze pogadaj, chodź. O, ona się zatrzyma. Idziesz? Chodź. Chodź tylko, bo ona czeka na ciebie specjalnie, no. Na, halo. Co to się dzieje? A już tak, widzicie, pochwaliłem, że tak ładnie wszystko działa. No i co? I oczywiście. No wiem, jesteś głodna, ja też jestem głodny. Ale ma dużo gwiazdek. Pogadajmy z nią. Nate, chodź. O mój Boże. O nie, nie wytrzymam. Dobra, nie zrażajmy się, moi drodzy. Nie zrażajmy się. Będzie dobrze. Ona się zlała pod siebie, trudno. Możemy ją w sumie zaszantażować, że nic nie powiemy nikomu. Bo to, ha, on to widział. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego tak się zaraz zaczęło dziać dziwnie. Jakieś takie dziwne ściny, trudno. Zaraz wrócimy do domu, to może już tak nie będzie. Halo! Tylko nie stójcie w tej kałuży, błagam. Ona już śmierdzi, trudno. Ale jak jej zaimponujesz, to będzie miło. Mhm. Hajajajajaj. No weź. Czemu to się tak ścina dziwnie teraz? Dobra, jeszcze raz. O umiejętności będziemy to mieć. Tylko zanim się teraz dostaniemy do domu, tą taksówką jedną, potem wodną, będzie nas kołatało, jak słuchajcie, w Wenecji. O Jezu, jeszcze? Sport. Gadaj z nim o sporcie. Ja cię nie puszczę, pani Asi. Ais. Asi, będziesz Asi i tyle. Śmieszny filmik. Nie. Pokażę ci filmik, zobacz. Filmik jest super, kotki są super. To były kotki? Nie, to były, dobra. Okej. Okay. Nie irytuj się na mnie. Pokaż jej drugi filmik, no. Patrz, jakie fajne koteczki. Widzisz, zobacz, miau. Daj mi gwiazdkę. Aha, nie mogę nic więcej zrobić. Nagabywanie, lepiej dać jej trochę odetchnąć. O kurczę, ale nie wiem, czy my ją spotkamy potem. Czy będę mógł do niej zadzwonić w razie czego? No nie. Nie, wracaj do domu. Mam nadzieję, że ona ona w ogóle limuzyną przyjechała. O kurczę. A my to oczywiście taksówką, no. Jak przystało. Na osoby no name'y, to my. Dobrze, jedziemy do domu. Już teraz już tak nie ścina. Czekajcie, bo ona może gdzieś mieszka koło mnie, zobaczcie. A czekaj, a możesz z nią... No już, już popłynąłeś, super. Chciałem powiedzieć, pojechałeś. Dobrze, jestem ciekaw, gdzie ona mieszka. Czekajcie, żebym je wiedział. W razie czego. Chyba, że będę mógł to na mapie sprawdzić. Przyjaciół. Tu mieszka kto? Tu mieszka Alto. Tu mieszkam ja. No i co? Nie ma nikogo tutaj innego? O nie, nie wiem, gdzie ona mieszka.
No trudno, to słuchajcie, musimy się liczyć... Czekajcie, ono gdzieś płynie. Ja muszę to zapamiętać. Musimy się liczyć z tym, że możemy jej więcej nie spotkać. Zobaczymy zaraz, gdzie ona dopłynie. Ja ją wyszpieguję tutaj. Ja się nie poddam. No, płyniesz, płyniesz. Czy tutaj gdzieś mieszkasz? Ty willi, czy nie? O, tutaj zakołowała. Tutaj mieszka. Tak? Chyba tak. Teraz gdzie to jest? To jest ten taki mały, malutki półwysepik. Dobra, to w razie czego, słuchajcie, wiem, gdzie mieszka. To ty, mój drogi... co ty tu robisz? Zjedz obiad, hamburgera sobie z serem zjedz, a my będziemy kończyć. Także, moi drodzy, słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Mam nadzieję, że już nie będzie brzydkich ścinek. I mam też nadzieję, że wam się seria spodobała i spodoba. Także co, lovki, kiski, besoski. Buziakuję was bardzo serdecznie, bo jutro też, znaczy jutro, w kolejnym odcinku, czyli w poniedziałek, w sensie tutaj w poniedziałek, simowy poniedziałek, pójdziemy do pracy. A mamy na którą? Na 10. Nie, we wtorek pójdziemy do pracy. O, to w poniedziałek będziemy mogli sobie jeszcze, słuchajcie, gwiazdek pozdobywać. Fajnie. No. Także co, ja się żegnam. Trzymajcie się. Lovki, kiski, buziaczki. Do następnego. Pa, pa.